Witajcie serdecznie z tej strony Wróżka Karina. Nagram dzisiaj wróżbę, co się wydarzy od wakacji do jesieni w Hiszpanii. Tutaj serdecznie zapraszam na czytania prywatne. Poniżej jest link, jak się ze mną skontaktować. Wystawię też w opisie przypominające linki do moich nagrań Polska i Świat, które nagrawałam kilka miesięcy wcześniej, co się wydarzy na wakacjach. Sobie odsłuchajcie, co się sprawdziło w moich wróżbach. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. No i tutaj przed Wami mam dzisiaj mapę Hiszpanii. Będę po prostu lecieć z każdym krajem, tak jak Robinson Crusoe, i badać, co się wydarzy, co karty podpowiadają. Także zaczynamy. Oczyszczamy energetycznie pomieszczenie z wszystkiego złego. Niech mój Archanioł Stróż, bogowie powietrza, wody, ognia i ziemi, połączą się z Archaniołem Wszechświata. Niech mi podpowie, co będzie czekać Hiszpanię na wakacjach i na jesień 2021. Dobrze, pierwszy zapytamy się wahadło tak z ciekawości. Bo tu mamy Hiszpanię. Ja sobie muszę to położyć przed sobą. Tutaj damy świeczkę, żeby się mapa mi nie spaliła, bo zaraz będzie pożar. No i dobra. Słuchajcie, zobaczymy wahadłem, gdzie ciągnie energetycznie coś złego. Niech mój Archanioł Stróż mi podpowie, czy w północnej Hiszpanii będzie warto mieszkać. Niekoniecznie. Czy z centrum Hiszpanii będzie warto mieszkać? Madryt. W tym Madrycie nie będzie jakoś najgorzej, ale jak mam tym wahadłem nad Madrytem, to nie wiem. Jakoś mnie zaczęła głowa boleć. Czy tu będą jakieś zawirowania typu ciśnienie w przyszłości, tak jakby ludziom, nie wiem. Jakby ich bolała głowa, nie wiem, czy jakieś promieniowanie nie będzie, czy coś. Dobra, lecimy dalej. Czy na południu Hiszpanii będzie warto mieszkać? Tu nie. Na południu. Coś się wydarzy. Czy na wschodzie Hiszpanii? Na wschodzie jeszcze tak, tutaj moi drodzy, na zachodzie Hiszpanii. Tutaj wahadło mówi, może nie. Czyli widzicie, co się tu pokazuje. Dobrze, zobaczymy rozkład. Co karty mówią o tej Hiszpanii? Hiszpania, wakacje, jesień. Co się w tym czasie wydarzy w Hiszpanii? 2021 rok. Jaki przekaz jest dla ludzi tam mieszkających? No i widzicie?
Dalej wychodzi to promieniowanie. Nie wiem, czy to nie będzie z tego Madrytu. Też jest niedobrze. Tam widzę jakieś duże promieniowanie na tej Hiszpanii. Nie wiem, czy nawet nie będzie jakiegoś takiego... No ciężko mi powiedzieć teraz, bo wiza jest dosyć... Bo ja robię tak na wakacje jesień, ale tu jest wiza dosyć obszerna. Bo nieraz karty mi pokazują to, co się będzie miało jeszcze dalej w przyszłości. Ja Wam mówię, co ja widzę na ten moment, na ten czas. I tu jest tak jakby wielka jakaś antena, nie wiem, radar, czy co, ja nawet nie potrafię tego wyobrazić, co oni mogą skonstruować. Widzę jakiś pal, nie wiem, jakiś pal, który promieniuje, ale pal, to jakaś antena, że to może ujęłam. I ból ludzi głów ich. Dziwne. I też jakieś problemy są. Jakaś ustawa będzie na ludziach z Hiszpanii tam, Hiszpanów. Ci, co jakieś plony produkują, że tak nagle jakby coś nie było tych plonów. Dalej mi to wychodzi. Widzicie, to jest jakieś dziwne, bo to w większości krajów jest. I to będzie też związane z jakimiś deszczami, mocnymi opadami, wichurami. Bardzo to przebije finansowo na pewno ludzi. Nie wiem, naprawdę widzę to promieniowanie u nich dziwne. Także czy tam warto mieszkać? No jak Was będzie głowa boleć od tego promieniowania, bo coś jest takiego bardzo niepokojącego w tym kraju. Jakby jakaś taka wielka satelita, antena, no nie wiem, coś jakby bardzo promieniowało na cały ten kraj, na tą Hiszpanię. I ludzie dziwnie się tam czuli, wiecie, oni będą ich w taki sposób tak jakby, no wykańczać, ja bym powiedziała, bo to będzie bardzo szkodliwe na zdrowie. I to bardzo. Ludzie nie będą wiedzieli, co się z nimi dzieje. I będą tak, jakby mieli ich w garści. Wiecie, tutaj, żeby zbadać konkretnie dany kraj, to trzeba było iść po mieście. Ale to bardzo były obszerne rozkłady. Dlatego robię takie po prostu to, co karty powiedzą obecnie. I tu też w przyszłości jest jakaś woda. Może to odnosić się do tych niższych... Wiecie, tutaj też jest się jakaś woda pokazuje, czyli podniesienie wody. Też jest coś takiego. Też mogą niektóre, nie wiem, jakieś rzeczy się tam palić. Takie... No jedyny przekaz, taki naprawdę taka wiza, która mi wpadła, to jest ta antena, która promieniuje. No ale to robiąc to na mapie, widzę jakieś dziwne rzeczy, że tam się będą działy. Też będą ograniczenia, będą po prostu takie rzeczy jak... Na pewno szczęśliwie się wakacje jakoś tak tam nie widzę, że się spełnione wakacje, ponieważ może to być oparte na testach w hotelach, na też jakichś różnych... uniedogodnieniach, tak? Też ludzie bardzo będą tam nerwowi z tego powodu, że nie mogą zarobić. Będą się starali wybrnąć z tej sytuacji, ale to będzie bardzo, no, bardzo ciężkie. Na pewno co to jakaś antena satelita, która będzie tak promieniować, że ludzie się będą tam źle czuć, to na bank mogę Wam powiedzieć z tego przekazu i coś związanego też z wodą będzie. No i tak resztę mówiłam do wizji. Moi drodzy, pozdrawiam serdecznie Polaków mieszkających w Hiszpanii. Dużo radości Wam życzę.
pozytywnej energii. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.